Od wczorajszej rozmowy z panem burmistrzem, ja straciłem tu jakieś nadzieje na to, że ta rozmowa będzie oparta na jakimś tam zaufaniu. To nie chodzi o to, żeby się teraz, to co teraz powiem, żeby się jakoś tempo uśmiechnąć pod nosem. Ale nie można mieszkańcom obiecywać czegoś, czego nie można zrealizować. To było zaledwie 3-4 miesiące temu, szanowni państwo. Marnujemy swój czas, swoje emocje i cały czas, nieraz słyszę ten głos, który się pojawia, jakbyście kartkę przekazywali, teraz ty, ta sama kartka. Pan burmistrz, jak od ognia, ucieka od tego, używa tu jakichś słów, że my oczekujemy krzyżowania, przyznania się, prawda. Powiem tak, pan burmistrz jest burmistrzem sukcesów, ale nie jest burmistrzem trudnego okresu. To jest odpowiedzialna rada, która stara się jak może sprowokować pana do tego, żeby pan zajął się ratowaniem finansów tego miasta. Zostaniemy rozwiązani i rada, i burmistrz, i wejdzie komisarz. Nie chcę nadwierzyć w te plotki, że ktoś tam powiedział, że to by zostawiło taki uszczerbek na panu, a pan ma jeszcze przed sobą no, pewną jakąś karierę i tak dalej, a to by zostało, więc nie przyznaję się, żeby nie wiem co, prawda, koniec. I teraz od nas zależy, czy my kolejne dni wykorzystamy na współpracę, czy na bombardowanie się tym, czy Matuszewski stanie i się przyzna. Byłem chory na COVID w momencie, kiedy była sesja budżetowa, a państwo takie bzdury pokazywaliście. I mówiliście, że Miklicz jest przeciwko inwestycjom, bo nie głosuje za budżetem. Nie. Myśmy byli, ci, którzy wtedy głos podnosili, byliśmy przeciwko tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Nie zagłosowaliście nad możliwością płynnego przejścia w budżet na kolejny rok. Ale mogę być, tak jak już powiedziałem, dumny z tego, że w poprzedniej kadencji pozyskaliśmy 230 milionów środków zewnętrznych, które wpłynęły do Urzędu Miasta, tutaj do naszej gminy i teraz zostają po części jeszcze wbudowywane, bo mamy inwestycje, które trwają, jak choćby budowa mostu. W zasadzie wracamy do punktu wyjścia, można powiedzieć, czyli do tego, co dyskutujemy już od początku tej kadencji. Mi taka refleksja przyszła, ja nawet na spotkaniu klubu miałem to powiedzieć z panem burmistrzem, ale tak nam to te wątki jakieś tam się rozbudowywały, więc zostawiłem to sobie właśnie dzisiaj na sesję. I tutaj mamy takie clue teraz, można powiedzieć, bo tak, dyskutowaliśmy przed momentem o podatkach, o wysokości podatków. Mi taka refleksja się nasunęła, to różne tutaj porównania już padały na tej sali, jak się powinien zachować pan burmistrz, co powinien zrobić. Dla mnie tutaj to nie chodzi o to, żeby ktoś ubierał wór pochutny tak i tutaj klękał i mówił tak, moja wina, to zupełnie nie o to chodzi. Ja na przykład teraz przed momentem, jak dyskutowaliśmy o podatkach, to oczekiwałem właśnie takiego zachowania, że słuchajcie, zróbmy to, będę z wami 22 radnym. Czyli jesteśmy my jako rada i pan burmistrz, po prostu jako wspomożyciel naszych działań. Nie było takiego komunikatu ze strony burmistrza. A można to porównać do sytuacji, powiedzmy, wojennej. Takie mi też porównanie przyszło. Jeżeli mielibyśmy wojnę, powiedzmy, prawda? Nie mówię, w Sanoku ogólnie, tak jak jest prezydent, może się zachować, pojechać na emigrację i sterować państwem poza terenem kraju, ale może zostać na miejscu i dyrygować działaniami na miejscu. I tak samo jest z burmistrzem. Mówi się o prezydencie, że jest pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. No to tak samo możemy powiedzieć o burmistrzu, że jest pierwszym mieszkańcem Sanoka. No i kto powinien wziąć na barki po prostu to wszystko? My również też, oczywiście, tylko nie ma komunikatu z drugiej strony, że ja też z wami jestem, jako taki 22 radny po prostu jestem z wami, z waszymi działaniami i was w pełni będę w tym wspierał. Bo dochodzimy teraz do takiego punktu i on jest jakby już teraz coraz bliższy, można powiedzieć, bo to nie chodzi o to, żeby się teraz, to co teraz powiem, żeby się jakoś tempo uśmiechnąć pod nosem, ale dochodzimy do tego momentu, kiedy ten zarząd komisaryczny robi się realny, a nie dlatego z tego powodu, że ktoś go chce. Tylko ja na przykład obserwując to, co jesteśmy tutaj tak od 7 maja, bo jesteśmy zaprzysiężeni, to cały czas widzę, że bo ani po jednej stronie, ani po drugiej nie ma woli jakiegoś osiągnięcia kompromisu po prostu. Nie zabierałem głosu przez dłuższy czas dzisiaj na sesji, przysłuchując się temu, co się dzieje i w jakim kierunku to wszystko zmierza. Jak widzimy, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy na samym początku tej kadencji.
I dobrze, że to niektórzy potwierdzili, bo to też świadczy o tym, czy wspólnie chcemy budować to miasto i czy wspólnie chcemy realizować i rozwiązywać problemy, które są przed nami. Tak jak to robią inne samorządy w Krakowie, w Rzeszowie, ostatnie sesje Rady Miasta, które przesłuchuję i też mam tam znajomych, informują mnie moi znajomi, jak to wygląda, z jakimi problemami te samorządy się zderzają. Ale u nas jest inaczej. Dlaczego jest inaczej? Bo siedzi tutaj Tomasz Matuszewski, a nie ktoś inny, który by był, miał większe poparcie i mógł liczyć na Radę. Na Radę, która trzeci program oszczędnościowy odrzuca. I będziecie odrzucać nawet jakbym stworzył czwarty, piąty, szósty, chyba żeby to stworzył pan Robert Płaziak, to wtedy byłby pewnie jeszcze, pewnie zastanawiałby się, czy go poddawać pod dyskusję, ponieważ nie byłbym ja tam podpisany. Przygotowaliśmy realny program oszczędnościowy, który dotarł do państwa. Wysłaliśmy go do Regionalnej Izby Obrachunkowej, też z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tworzymy drogę dla miasta taką, aby płynnie przejść do następnych budżetów i pokazać, że nawet te zobowiązania, które weźmiemy w tym roku, jesteśmy w stanie spłacić w tej kadencji. Dostaliście taką państwo informację, z każdym z państwa się spotykam. Rozmawiam indywidualnie też również z państwem. Ale to nie jest ta droga. To dalej ja jestem po tej stronie. Chcecie, żebym stanął? Mówię, wstaję i mówię, szanowni państwo, chcę wspólnie być tym 22 radnym. Tak, ja chcę. I ja dzisiaj wam przedstawiłem te uchwały, które powinniście zagłosować nad nimi. To są uchwały przygotowane przeze mnie i przez Wydział Finansowy. I to jest właśnie mój głos. Ja nie muszę przed każdą uchwałą prosić. Nie. Są też pracownicy, którzy tworzą ten budżet, szczególnie skarbnik, który czuje ten budżet i wie i codziennie, można powiedzieć, ma kontakt z Regionalną Izbą Obrachunkową po to, aby tworzyć realny budżet na przyszłe lata. I program oszczędnościowy też, w którym zawarliśmy 31 punktów, te 31 punktów, które państwu przedstawiłem, 16 jest moich, 15 jest waszych. I widzicie, że to dalej należy do współpracy. 16 ja mogę sam zrealizować i już część tworzę, już wprowadzam, ale 15 jest wspólnie waszych. To wy musicie podjąć decyzję taką, jaką dzisiaj mieliście, a nie zrobiliście tego. Przykładem podatki od nieruchomości. Najpierw chcecie obniżyć o 5 czy 6 zł na jedną osobę w ciągu roku, a za chwileczkę głosujemy 8 do 8. Gdzie ta decyzyjność? Szkoda mi, że pan przewodniczący nie wziął odpowiedzialności, bo mógł zagłosować, a nie wstrzymać się od głosu, bo ten jeden głos mógł zaważyć. Albo jesteśmy przeciw, albo jesteśmy za tym, co chcemy realizować. Bo podatki od nieruchomości kształtują budżety wszystkich samorządów. Zrozumcie to. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy. My dzisiaj przygotowaliśmy projekt uchwały o podatkach nieruchomości na poziomie niższej niż średnia województwa. Niższej niż średnia województwa. Powinniśmy być już na szczycie. I jak przyjechała tutaj pani skarbnik z Przemyśla, to sama powiedziała, gdzie wyście byli? Nie głosowaliśmy. Jeżeli my teraz się wstrzymujemy, jeżeli teraz nie potrafimy wziąć odpowiedzialności za to, to gdzie jest ta nasza decyzyjność? Po stronie burmistrza? Burmistrz przygotował wszystko, coście chcieli, szanowni państwo. Wszystko. I jest to uzgodnione z instytucjami oraz osobami, które są za to odpowiedzialne. Te wszystkie wyniki, które tutaj macie, to jest nasza ciężka praca. Ale państwo oczekujecie, tak jak już powiedziałem, z projektu wodorowego dzisiaj, żebyśmy wodór przynieśli. Jak na razie nie przekazaliśmy działek, na którym możemy realizować ten projekt. A jak poszło pismo dotyczące tego, że możecie państwo przyjść do spółki i zweryfikować dokumenty, to nie chcecie. Regionalna Izba Obrachunkowa, takie pismo poszło 18 września. Proszę zobaczyć, pan Robert Płaciak nie dostarczył w tych dokumentach, które powinny trafić do państwa. A trafiły do pana przewodniczącego. Dlatego też, szanowni państwo, miałem nie podnosić kilku kwestii, ale muszę je powiedzieć, ponieważ one jednoznacznie pokazują, w jakim kierunku chcemy iść. Program naprawczy, który trafi do nas za niedługo, bo pewnie zgłoszę Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że nie jestem w stanie realizować budżetu, nie jestem w stanie realizować budżetu,
I zostanie na nas narzucony program naprawczy. Nie taki, który my przygotowaliśmy, gdzie płynnie chcemy przejść w kolejne budżety, tylko program naprawczy, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa w ciągu 45 dni będziemy musieli go zrealizować. Regionalna Izba Obrachunkowa ma nam go zatwierdzić i będziemy musieli go realizować, ale na podstawie czego? Tego, co oni zatwierdzą. Regionalna Izba Obrachunkowa jest głosem mieszkańców, czy my? Czy decyzja należy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy do naszej Rady i Państwa współpracy? Mówimy tutaj o decyzyjności. Jaką decyzję, Szanowni Państwo, podjęliśmy, bo mówicie o tym, że głosujecie za uchwałami, które są przygotowywane. Super, kto te uchwały przygotowuje? Jeżeli macie pomysł na inne dzisiaj wielkość podatków, dlaczego żeście takie uchwały nie zgłosili? Jeden radny Kawa zgłosił o obniżenie, to zagłosowaliście przeciwko. Niektórzy panowie mówili, dajcie maksymalnie. Dlaczegoście nie zgłosili? Ja przygotowałem taki, jaki był miarodajny i który był wpisany w WPF. Jedną uchwałą potrafiliście zabić kolejne trzy. Szanowni Państwo, brakuje środków, bo to jest wiele czynników, na które wpływały na budżet od samego początku. Pewnie był, na pewno był w wielu obszarach niemiarodajny do tego, co się wydarzyło w okresie tych kilku miesięcy. Mieliśmy informacje od przedsiębiorców, że chcieli kupić niektóre nieruchomości, które wiele lat użytkowali. Dzisiaj tej pewności nie mamy i nie mamy takich sygnałów, gdzie ci przedsiębiorcy chcą je wykupić ze względu na swoje problemy, które im towarzyszą. Z Polskiego Ładu, jak wiecie Państwo, zabrane zostało nam z podatków PIT, CIT oraz z tego ryczałtu, który towarzyszy poszczególnym osobom prowadzącym działalność gospodarczą jednoosobowo, też duże środki i liczymy, że to jest to kwota mniej więcej 12 do 15 milionów. Dlatego w kolejnym roku Ministerstwo Finansów chce nam te środki oddać i mają być zabezpieczone w budżecie. Ale my jesteśmy tu i w tym roku. Dobrze, że powiedzieliście Państwo o ciągłości władzy. Bo ja też jak przejąłem Urząd Miasta, to miałem ciągłość władzy i dwie najważniejsze inwestycje wtedy w mieście. Budowa Centrum Rehabilitacji i Dworca Multimodalnego. I jak wtedy dostałem wyliczenia, i to wczoraj też mówiłem Państwu, dotyczące kosztów MOSIR-u, samego Centrum Rehabilitacji. Koszty miały wynosić 5 milionów, a dochody na poziomie nawet 4 milionów z tego obiektu. Co się okazało? Dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. Prawie jest 10 milionów na Centrum Rehabilitacji, a dochody na tym samym poziomie. Ale dwukrotnie wzrosły nam utrzymania tej jednostki. To jest wina Matuszewskiego, że podrożała energia, paliwo, inflacja, wynagrodzenia osobowe o 120% prawie wynagrodzenia we wszystkich jednostkach? Ja już powiedziałem, to są wpływy też, które muszą być zabezpieczone w budżecie. To są wpływy, które muszą być zabezpieczone w budżecie, ale dzięki komu? Mojej osobie i was. Przede wszystkim w takich działaniach, jak dzisiaj mieliśmy. Mieliśmy przykład tego, jak jesteśmy niezorganizowani w Radzie, żeby zagłosować nad jedną uchwałą, która mogła nam pozwolić dalej dzisiaj rozmawiać o konkretach. A tak wróciliśmy do tej sytuacji, jak Państwo byli na pierwszej sesji Rady Miasta. W tej samej sytuacji, tylko można powiedzieć, jeśli chodzi o budżet, ale jeśli chodzi o zadłużenie, to jest dużo większe. Zobowiązania, można tak powiedzieć. Szanowni Państwo, program został przygotowany i innego nie będzie. Ja się tego nie podejmę, bo innej możliwości nie ma w tym programie. Jeżeli chcecie coś dodać, to was prosiłem. Chcecie zlikwidować Straż Miejską, tak jak niektórzy mówili? Zrobiliście. Jeden wniosek taki był, z tego co wiem, na komisji nikt się nie odezwał na ten temat. Ale głosujcie, to jest wasza rola. To ja mam podawać dzisiaj na tacy wszystkie obszary w zarządzaniu miasta? Ja wam podałem te, które potrafią, tak jak już powiedziałem, zachować ten budżet tego roku i przejść na kolejne budżety płynnie, ale wy tego nie chcecie, bo to ja jestem autorem tego. Tak, jestem autorem tego, żeby właśnie te oszczędności znaleźć i je znalazłem i pokazuję. Nie wszystkie musimy realizować, szkoły nie musimy łączyć, ale to od was będzie zależało, jaka będzie wielkość podatku. Dzisiaj jest na tym samym poziomie, co była 3 lata temu.
Dlatego nie mówmy o tym, że chcemy ratować miasto, skoro nie ma decyzyjności po waszej stronie, szanowni państwo. To jest moje odczucie i wielu osób, które do mnie dzisiaj teraz pisze w tej chwili. I naprawdę zastanówmy się, po to tu jesteśmy, bo marnujemy swój czas. Marnujemy swój czas, swoje emocje i cały czas, nieraz słyszę ten głos, który się pojawia, jakbyście kartkę przekazywali, teraz ty, ta sama kartka. Przyznaj się, Matuszewski, przyznaj się, ubiczuj się. Tu nie o to chodzi. Tak musiałby każdy prezydent i burmistrz robić w tych miastach, które dzisiaj mają problemy, a 90% miast, to jest informacja ze Związków Miast Polskich, jest coraz bardziej zadłużona. Kraków 8 miliardów budżet, 6,5 miliarda zadłużenia. Kraków, wzór dla wszystkich, wszyscy wyjeżdżamy tam, chcemy mieszkać. Rzeszów, 2 miliardy budżet, 1 300 000 000 zadłużenia. Też potrzebują na wypłaty, na wynagrodzenia. Chcemy inwestować, zainwestowaliśmy w tamtej kadencji, ja dziękuję radnym tamtej kadencji, że byli ze mną i głosowali nad inwestycjami. Może za dużo poszliśmy z tymi inwestycjami, bo dzisiaj musimy je pokryć, ale te inwestycje przyniosą nam sukces, bo będą już wpływać jak strefa gospodarcza na nowe miejsca pracy, na nowe podatki, a te inwestycje, które zrealizowaliśmy, jak łącznik na Łany, pokazują, że nawet na terenach prywatnych powstają inwestycje. To są inwestycje, to nie są pomniki, to są inwestycje, które będą motorem napędowym. I takie inwestycje realizowaliśmy. Wiem, drogi trzeba utrzymywać, zdaję sobie sprawę. Ale właśnie mi zależy na tym, żeby po drugiej stronie był też wasza podana dłoń. Jak mamy podatki przygotowane, mamy pełną analizę, mamy komisję, przychodzi pan skarbnik, mówi o tym, opowiada, że to jest wszystko wpisane w WPF i że to za chwileczkę będzie wpływać na to, jaka będzie ciągłość nie tylko naszej współpracy, ale realizacji przede wszystkim budżetu. Ale jak państwo tego nie chcą, to co my możemy tutaj zrobić? Naprawdę. Możemy porozmawiać o tym, jaka będzie przyszłość naszego Sanoka, ale to zależy nie tylko ode mnie, bo możemy doprowadzić do programu naprawczego, o którym powiedziałem. Nie będzie taki program naprawczy na pewno przez Regionalną Izbę Obrachunkową zatwierdzony, tylko dużo bardziej rygorystyczny, który pokaże, że tak jak pan Robert Łaziak powiedział, zróbmy 100% podatków, to będą 100% podatków i Regionalna Izba Obrachunkowa da nam na stół, zatwierdzi i powie, a teraz realizujcie. A dopiero wtedy, jak nie będziemy realizować jako rada, nie będziemy podejmować tych uchwał, to zostaniemy rozwiązani i rada, i burmistrz, i wejdzie komisarz. Taka jest droga. Taka jest droga przed nami. I teraz od nas zależy, czy my kolejne dni wykorzystamy na współpracę, czy na bombardowanie się tym, czy Matuszewski stanie i się przyzna. Jakby Matuszewski miał przyznawać się do tych wszystkich rzeczy, które dotyczą wszystkich samorządów, to by naprawdę nikt nie chciał podejmować się funkcji burmistrza, bo wiem, jaka to jest ciężka funkcja. Ale ta funkcja oczekuje też wsparcia od rady. A tego dzisiaj nie mam, szanowni państwo. Ja podobnie jak pan burmistrz dzisiaj mało zabieram głosu, dlatego że od wczorajszej rozmowy z panem burmistrzem, ja straciłem tu jakieś nadzieje na to, że ta rozmowa będzie oparta na jakimś tam zaufaniu. Pan burmistrz jak od ognia ucieka od tego, używa tu jakichś słów, że my oczekujemy ukrzyżowania, przyznania się, prawda. Powiem tak, pan burmistrz jest burmistrzem sukcesów, ale nie jest burmistrzem trudnego okresu, kłopotów, jakie się pojawiają. Od tego ucieka. Od tego ma skarbnika, jednego, drugiego, zastępców swoich, nieraz naczelników i w ogóle szeroko określonych współpracowników. Nie ma szans. Pan burmistrz dalej wraca do czynników zewnętrznych, do wszystkich możliwych powtarzanych już tutaj wielokrotnie. Zadam takie pytanie. Panie burmistrzu, proszę nie podawać przykładu Krakowa, nawet Rzeszowa. Zadaję takie pytanie. Czy teraz we wrześniu państwo słyszeli, aby gdzieś w Lesku, w Jaśle, nie wiem, w Przeworsku, była sesja Rady Miasta, która debatuje nad kwotą 40-50 milionów kredytu. I teraz tak, te wszystkie gminy, te wszystkie miasta funkcjonowały w dokładnie takich samych warunkach jak my. Drobne rzeczy mogą nas różnić. Wszyscy funkcjonowali w takich samych warunkach, ale tak dużych kłopotów nie mają. I teraz zadać sobie trzeba pytanie po prostu, dlaczego tak jest? I to pytanie ma oczywiście charakter retoryczny. My tutaj krzyżowania nie oczekujemy, ale powiedzenia tego, co
Nie odzywałem się długo, panie burmistrzu, to może już dokończę, prawda? Bo my wczoraj rozmawialiśmy, ja wiem, czego od pana się już mniej więcej mogę spodziewać. Zastanawiam się, dlaczego tak strasznie panu trudno powiedzieć te słowa. Chodzą jakieś, nie chcę nadwierzyć w te plotki, że ktoś tam powiedział, że to by zostawiło taki uszczerbek na panu, a pan ma jeszcze przed sobą no, pewną jakąś karierę i tak dalej, a to by zostało. Więc nie przyznaję się, żeby nie wiem co, prawda? Koniec. Nie będę o tym rozmawiać, tylko do przodu. A nawet do takiej jednej rzeczy powinien pan powiedzieć, tak, tu się pomyliłem. W marcu mówił pan o potrzebach obligacyjnych na poziomie zero, wywiad z moim kolegą z radia Arturem Rudnickim. W maju zwiększa nam się to do 20, przychodzi nowy pan skarbnik, zwiększa nam się to do 50. Kto tu się pomylił? My tutaj, rada? I teraz tak, pan nowy skarbnik jest twarzą jakby tego wszystkiego, bierze to wszystko na siebie, przekonuje nas jak może merytorycznie, mniej merytorycznie, nieraz ucieka od pewnych sformułowań, które się pojawiały. No ale wydaje mi się, że jest uczciwy w tym wszystkim. Liczy to też, patrzy na liczby i jest wypychany do przodu. Pan burmistrz jakby, no jest to za jego akceptacją, ale nie słyszymy też takich słów, ja za to biorę odpowiedzialność. I teraz proszę państwa, cofnijmy się parę miesięcy do tyłu. Nowa pani skarbnik, która przychodzi, też nam podaje jakieś wyliczenia, przygotowuje projekt budżetu. Pan burmistrz to akceptuje. Ale jak się teraz dowiadujemy, nie brał za to odpowiedzialności. Nie miał pełnej wiedzy, nie ma takiego rozeznania. To w jaki sposób my możemy to zaufanie jakby sobie tutaj pozyskać? Patrzymy na te gminy, które są wokół nas. Patrzę na przykład, ja jestem z placówki powiatowej zawodowo. Patrzę na powiat, też przez lata miał różnorodne problemy finansowe, budżetowe i tak dalej. Działał w tych samych warunkach też przez te ostatnie lata, prawda? Jakby nie słyszy się stamtąd, że oczywiście są problemy ze szpitalem, ze szkołami, tak jak wszędzie, prawda? No ale nie słyszę, żeby tam taka sesja się odbywała, gdzie po prostu jest potrzebna potężna pożyczka i do tego jeszcze ktoś jakby nie tłumaczy, dlaczego. Panie burmistrzu, pan wie dokładnie, o co nam chodzi, ale ja myślę, że pan ma przy sobie jakieś osoby, które dbają o tak zwany wizerunek i pan go przedkłada na to, żeby powiedzieć tak, tu i tu i tu się pomyliłem. Nieważne, czy to robili moi współpracownicy, czy to był skarbnik, ale ja za to wszystko odpowiadam, bo ja jestem szefem tego miasta. Jak powiedziałem, pan chciałby być, wydaje mi się, burmistrzem sukcesów. Tak jak widzimy teraz, my tutaj debatujemy, a tam widzimy gdzieś jakiś, pojawia się filmik o wodorze, miasto wodorowe, Sanok i tak dalej. Tu nikt w tej chwili o wodorze nie myśli, prawda? Bo myślimy, jak przetrwać, co będzie z wynagrodzeniami, co się będzie działo dalej. Tu wiele osób tej ostatniej nocy nie przespało, przynajmniej w pełni, bo przeżywamy to, myślimy, mamy telefony, prawda, i tak dalej. Panie burmistrzu, to nie jest oczekiwanie tylko radnych. Pan nie bywał na spotkaniach, mogła pani wiceburmistrz panu przekazać, nawet z komisji. Takie oczekiwania są też od mieszkańców. Nie ma sytuacji, która jest bez tego, który jest jakby, no nie używam tutaj słowa sprawcą, ale który jakby tutaj miał najwięcej do powiedzenia. Tak to dokładnie wygląda. Albo pan będzie takim burmistrzem, który dalej chowa głowę w piasek, ale to przed nami, daj Boże, kilka lat współpracy, bo nikt z nas nie chce tutaj, tak jak pan mówi, żeby tutaj przyszedł zarząd komisaryczny. Czy pan myśli, że ja chcę być w takiej radzie, gdzie przyjdzie zarząd komisaryczny? Przecież to zostanie na całe lata gdzieś tam w historii. Ale jak współpracować z panem, jak pan by chciał jakby tylko tych sukcesów i tam pan jest, ale tam, gdzie jest trudno, nie ma pana, prawda? Pan mówi, jestem 22 radnym. No w ogóle tego nie widać, prawda? Pan raczej tą radę oskarżał gdzieś tu od początku, że zaczęło się mówić tutaj o pewnych rzeczach głośno. Ja byłem w poprzedniej radzie, nie uciekam od tego. Chętnie bym kiedyś podyskutował, w tej chwili nawet czasu na to nie mamy, prawda? Bo są ważniejsze sprawy. Nie wiem, co będzie przedstawione dzisiaj, prawda, co jakby pan skarbnik tutaj tak faktycznie trochę przed szereg jakby wyszedł, no ale rozumiem, że to od strony finansowej, prawda, policzył to już w tej chwili, nie ma możliwości takiej kwoty, no określił do jakiej kwoty i trochę tak jakby nas tutaj ukierunkowuje, co powinniśmy zrobić i prawdopodobnie to w tą stronę pójdzie. Powiem szczerze, no ja taki jestem jakby zniesmaczony tym wszystkim, to też biorę pod uwagę o prywatnych spotkaniach, bo to w sumie taki charakter miało, chociaż oficjalne. Nie mówi się, nie będę do tego nawiązywał, ale spodziewałem się czegoś po prostu więcej. Tak mi się wydaje, że tak się pokazuje jakiegoś przywódcę, szefa, który mówi, no tak, tutaj było źle, ja za to biorę odpowiedzialność, ja. Tyle. Wszyscy wiemy, jak miało być jeszcze w kwietniu. Kwiecień to nie tak dawno, to parę miesięcy temu. Ja przypomnę państwu tylko kilka informacji.
Miały być tworzone nowe miejsca pracy. Taka informacja była wysyłana do mieszkańców naszego miasta. Co dzisiaj słyszymy? Dzisiaj słyszymy, że będzie redukcja etatów. Dzisiaj słyszymy, że będą zwolnienia w mieście i w jednostkach podległych. Bo takie założenia mamy w programie oszczędnościowym, które burmistrz przedstawia. Szanowni Państwo, miały być nie tak dawno darmowe przejazdy autobusami. Co dzisiaj słyszymy? Kolejny punkt między innymi programu oszczędnościowego, który jest założony, będziemy podnosić ceny biletów. Pewnie staniemy przed tą decyzją tak samo. Ale mało tego, w programie oszczędnościowym, tutaj pan radny Płaziak mnie trochę wyprzedził z tą informacją, jest bardzo jasna rzecz. Nie potrafimy dogadać się z gminami oszczędnościowymi. Jeżeli państwo radni nie wiedzą, to wam przekazuję, z ościennymi, jeżeli państwo radni nie wiedzą, to wam przekazuję, gminy dostały wypowiedzenie umów od nas, od miasta, od naszej spółki na dokonywanie przejazdów. Czyli ten program oszczędnościowy, który tam jest z tytułu zwiększenia środków, to można włożyć już między bajki. A wiecie państwo dlaczego? Bo te gminy ze sobą współpracują i ze sobą rozmawiają. I już są po wstępnych rozmowach i będą organizować swój transport. Żeby było jasne, nie wiem, czy to stanie się faktem, czy nie, ale w tym kierunku się spotykają i w tym kierunku rozmawiają. Bo my wypowiedzieliśmy im umowy, a mieliśmy przecież mieć darmowe przejazdy. I taki tu radny podpowiada, i taki może być efekt końcowy. Co my mówimy o projektach, o transporcie niskoemisyjnym i kupowaniu autobusów? My będziemy musieli sprzedać te autobusy, bo nie będą miały gdzie wykonywać swoich przejazdów, a kierowcy nie będą mieli czym jeździć, bo jest też zapowiedź w tym programie oszczędnościowym przecież, to każdy z nas czytał, likwidacji części połączeń, części linii, które są na terenie miasta. Szanowni Państwo, jeszcze w kwietniu i nawet w maju mieliśmy zapowiedź niższych kosztów życia, obniżania wszystkiego, czego się da, wywozu nieczystości. Nawet były zapowiedzi niższych rachunków za energię, na co nie mamy kompletnie wpływu. Ale mieszkańcy taką informację dostali. Dzisiaj podejmujemy decyzję i my ją podejmiemy, bo musimy podjąć o wzroście podatków. Ja jestem tego świadomy. Mimo tego, że dzisiaj ta uchwała nie została podjęta, ona zostanie podjęta na następnej sesji. Dla mnie jest to oczywista sprawa. Ale nie można mieszkańcom obiecywać czegoś, czego nie można zrealizować. To było zaledwie 3-4 miesiące temu, Szanowni Państwo. Miały być darmowe posiłki w szkołach. Dzisiaj będziemy łączyć i likwidować jedną szkołę. Najprawdopodobniej do tego dojdzie, o to będzie wnioskował zapewne burmistrz, bo to jest zawarte w programie oszczędnościowym. Mieliśmy wzbogacać opiekę w przedszkolach nad dziećmi. W programie oszczędnościowym co jest podane? Z 9 godzin do 5. Będziemy ograniczać tę opiekę nad dziećmi. Szanowni Państwo, popatrzcie się, jak 3 miesiące może wszystko zmienić. 3 miesiące, jak może wszystko zmienić. Dzisiaj mogę powiedzieć jedną rzecz. W kwietniu, przed drugą turą wyborów, zarzucono mi w materiałach wyborczych, że nie głosowałem nad budżetem, że nie byłem obecny na sesji budżetowej. Pani burmistrz Nazarkiewicz chełpiła się tym wręcz w internecie, pokazywała. Informuję pana burmistrza i panią burmistrz, że nie głosowałem, nie byłem na sesji budżetowej. Dzisiaj to robię po takim okresie, bo uważałem, że to po prostu jest poniżej godności, żeby takie rzeczy robić. Pan przewodniczący ówczesnej rady wie, byłem chory na COVID w momencie, kiedy była sesja budżetowa. A państwo takie bzdury pokazywaliście. I mówiliście, że Miklicz jest przeciwko inwestycjom, bo nie głosuje za budżetem. Nie. Myśmy byli ci, którzy wtedy głos podnosili, byliśmy przeciwko tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Nie przeciwko budżetowi, nie przeciwko inwestycjom. Przeciwko temu, do czego państwo doprowadziliście. Dzisiaj zarzucacie państwo brak współpracy z Radą? Nie. Dzisiaj burmistrz co zarzuca? Wpisuje w swoich pisach internetowych, że jest to najgorsza rada w historii miasta. Nie, panie burmistrzu. To jest odpowiedzialna rada, która stara się jak może sprowokować pana do tego, żeby pan zajął się ratowaniem finansów tego miasta. Nie poprzez wpisy na Facebooku, nie poprzez straszenie ludzi, że nie będzie wypłaty wynagrodzenia, bo na to pieniądze pan będzie miał.
Dlatego między innymi jest ten wniosek złożony dzisiaj po to, żeby zapewnić finansowanie podstawowych funkcji miasta, czyli chociażby wypłaty wynagrodzeń, czy też zapłatę za zobowiązania, które już są podjęte, które są przeterminowane, które są wymagalne. Po to taki wniosek składamy i to jest odpowiedzialność. Zgadzam się z tym, co dzisiaj już też tutaj padło, nie pamiętam od którego radnego, 40 milionów, które jest proponowane w uchwale, plus te 10, bo musimy rozpatrywać to w takich kategoriach, to nie jest to, co jest potrzebne do zamknięcia budżetu tego roku. Ja tą propozycję pańską, panie skarbniku, przepracowałem. Nie tylko ja. Ja ją konsultowałem jeszcze z ludźmi, którzy znają się na tym lepiej niż ja i śmiem twierdzić, że trochę lepiej niż pan. Pierwsze to, co się rzuciło w oczy, to jest to, że to jest propozycja, która ma zabezpieczyć tworzenie budżetu i środki finansowe na rok przyszły, która ma zostawić trochę tych środków jako środki wolne na rok następny. I taka jest moja opinia. I taką opinię też przekazywałem radnym. Szanowni Państwo, proszę Was dzisiaj o to, żeby ten wniosek, który składam w tej chwili, żeby przyjąć, żeby mieszkańcy, żeby urzędnicy, żeby pracownicy szkół mieli tą świadomość, że mają spokojne, zabezpieczone środki do funkcjonowania do końca roku, a resztę, to o czym mówi pan skarbnik, bo pan burmistrz nie ma odwagi. Chociaż to kwestia nawet nie odwagi, tylko też i honoru, trzeba sobie powiedzieć uczciwie. To, o czym mówi pan skarbnik, że jest potrzebnych więcej, panie skarbniku, cały czas do sierpnia była mowa o deficycie 20-milionowym. 30 milionów więcej, które się pokazało, to nie wynika z błędów Rady. To nie wynika z niechęci Rady, czy z jakichś decyzji Rady. To wynika z tego, że ktoś mieszkańców oszukał. Mieszkańców i radnych. O tym zresztą wielu radnych też teraz mówi, że zostali oszukani w poprzedniej kadencji. I takie głosy się podnoszą, bo uwierzyli burmistrzowi. Burmistrz mówi, że to wina współpracowników. Panie burmistrzu, kto tych współpracowników dobiera? Kto tych najbliższych współpracowników dobiera? Dostał pan ich skądś? Nie, to są pańskie decyzje. Dzisiaj z tej mównicy na ostatniej sesji przerzucanie odpowiedzialności na najbliższych współpracowników to jest tchórzostwo. Trzeba stanąć i powiedzieć wprost. Pomyliłem się, nie znam się na tym i niestety biorę za to odpowiedzialność. Tak trzeba powiedzieć. Pan nie ma odwagi o tym powiedzieć i tą odwagę musi wziąć na siebie w tej chwili Rada Miasta, bo pan przerzuca tą odpowiedzialność. A mój wniosek jest właśnie odpowiedzią na to. Do końca roku chcemy zapewnić spokojne funkcjonowanie pracowników urzędu, pracowników oświaty. I zobaczymy, co będzie 30 listopada. Nie wiem, do 30 listopada bodajże dała sobie termin Regionalna Izba Obrachunkowa przeglądania się sytuacji finansowej w naszym mieście, o ile dobrze pamiętam. Zobaczymy, jakie będą opinie. Mamy 4 miesiące na to, żeby spróbować doprowadzić do normalnego funkcjonowania tego miasta, żeby zapobiec temu, co jest całkiem realnym zagrożeniem. Realnym zagrożeniem dzisiaj jest zarząd komisaryczny. To jest realne zagrożenie. Jeżeli ktoś nie czuje tej odpowiedzialności, to musi ją poczuć, bo zarządu komisarycznego w tym mieście nikt nie chce. Na pewno nie rada i nigdy takiego zagrożenia nie było. Pani radna Tymoczko dobrze mi podpowiada. Ale ktoś do tego zagrożenia doprowadził. I to nie zrobiła ta rada, którą pan burmistrz nazywa najgorszą w historii. Ta rada postara się przed tym zarządem komisarycznym to miasto uchronić. Dziękuję bardzo. Odniosę się do słów, które tutaj padły w sali herbowej, do słów pana Macieja Drwięgi, pana przewodniczącego oraz Bogusława Kmieć dotyczące mojej osoby i dotyczące tych informacji, które według mnie są przekazem kłamliwym. Jest to typowa demagogia, którą często ktoś tutaj też ją powtarza, to słowo często pada w tej sali. Szanowni Państwo, po pierwsze do pana Macieja Drwięgi. Panie Macieju, nie jestem burmistrzem sukcesów, bo przeszedłem w tej kadencji, myślę, że każdy samorządowiec przeszedł bardzo wiele.
Nie będę mówił o kłopotach, które nam towarzyszyły od samego początku restrukturyzacji banku, o COVID-zie, o wojnie, o tym wszystkim, co spadło na nasze barki, o zakończeniu inwestycjach, o kosztach, które nas przerastały i inwestycjach, które realizowały. Ale mogę być, tak jak już powiedziałem, dumny z tego, że w poprzedniej kadencji pozyskaliśmy 230 milionów środków zewnętrznych, które wpłynęły do Urzędu Miasta, tutaj do naszej gminy i teraz zostają po części jeszcze wbudowywane, bo mamy inwestycje, które trwają, jak choćby budowa mostu. To są środki, które mocno pokazują, jak Sanok zaczął inwestować. I to jest przykład tego, jak my różnimy się od samorządu jasielskiego, jarosławskiego i tak dalej. Proszę sprawdzić sobie budżet obecny w Jaśle, w Jarosławiu pan zobaczy, jaki procent całego budżetu mają te miasta na inwestycje. U nas jest dzisiaj ponad 30%. Te miasta tego nie mają. Dlatego ponosimy też tego konsekwencje, ale to są, tak jak już powiedziałem, inwestycje, które są inwestycjami, które mają być motorem napędowym dla naszego miasta i musimy je ukończyć. Dzisiaj w Przemyślu podejmowana jest, można powiedzieć, decyzja dotycząca wzięcia kredytu na 50 milionów na basen, bo nie mają takiego basenu jak Sanok, a chcieliby. I biorą 50 milionów kredytu na basen, na jedną inwestycję. Wiem o tym, że to są dalej, jest to dalej infrastruktura kosztochłonna, energochłonna i będzie miasto, samorząd ponosił tego konsekwencje. Pewnie mówicie państwo, że są w innej sytuacji finansowej. Tak, zdaję sobie sprawę, ale ta sytuacja finansowa nasza tutaj w Sanoku pokazała, jak przez ostatnie lata Sanok inwestował. To były największe środki inwestycyjne, jakie przyszły do Sanoka i musimy na nie, można powiedzieć, na zakończenie tych inwestycji zaczekać, żebyśmy wiedzieli, jakie będą z tego dochody. Już są po części, ale państwo musicie nam dać też zaufanie. Państwo musicie, jeżeli mówimy o programie wyborczym i tutaj się odnoszę teraz do pana przewodniczącego, no boli to, że pan przewodniczący wyciąga z programu wyborczego w ciągu 3 miesięcy chce, żebym ja ten program wyborczy zrealizował. I pan mówi o tym, że miały być miejsca pracy, a będą zwolnienia. To kto oczekiwał tego programu oszczędnościowego? Wy państwo, wy radni, chcieliście ode mnie programu oszczędnościowego. Mam powiedzieć o osobach, które mówią, żeby zwolnić 60 osób w Urzędzie Miasta? Bo to powinno być twarde, zero-jedynkowe. Prawda, panie Robercie? Zero-jedynkowe. Osoby, 60 osób zwolnimy w Urzędzie Miasta, druga 60 już nie przyjdzie. Po co będzie przychodzić? Albo zlikwidować Straż Miejską. Szanowni państwo, to wpiszcie to, że to chcecie. Przecież to wy będziecie podnosić rękę i wy będziecie głosować, jeżeli będziemy takie decyzje podejmować. Przygotowałem realny program oszczędnościowy, powiedziałem, i on zawiera możliwość płynnego przejścia w kolejny rok budżetowy. Wy tego nie chcecie, bo dzisiaj udowodniliście, że nawet jeden z elementów, uśrednienie podatków o nieruchomości, nie zagłosowaliście. Powtórzę to jeszcze raz, nie zagłosowaliście nad możliwością płynnego przejścia w budżet na kolejny rok. Mówimy o tym, panie przewodniczący, i tutaj się znowu odnoszę. Ja wiem o tym, że pan się spotyka z samorządami i pan dyskutuje, ale tak nieraz mam wrażenie, że pan reprezentuje właśnie głos społeczny innych samorządów niż sanockiego i to miałem też takie wrażenie, jak było poszerzenie granic Sanoka i to samo z transportem publicznym. A powiem panu dlaczego. Bo dzisiaj my w tych wyliczeniach, i pan mówi, że my z tych wyliczeń mamy 4 miliony oszczędności i pan mówi, że teraz z tych wyliczeń to już nic nie będzie. A ja panu powiem, że super będzie, jak nie będziemy brali odpowiedzialności za transport publiczny zewnętrzny. Dlaczego ja wypowiedziałem te umowy? Bo mieszkańcy płacili do tych umów, a nie mogłem wcześniej ich wypowiedzieć. W tym roku, końcem roku 2024, kończy się projekt miejskich obszarów funkcjonalnych, w którym miasto bierze udział. Były podpisane umowy takie, które musieliśmy realizować. Ilość wozokilometrów realizowanych na terenie miasta Sanoka i gmin ościennych. Dzięki temu te miejscowości też korzystały z tego. Ale co się okazuje? Umowy były tak skonstruowane, że to my mieszkańcy dopłacaliśmy do tego całego interesu. Mówiłem to. Ja nie wiem, czy dlaczego do państwa nie dociera. Jeżeli my w Sanoku realizujemy więcej wozokilometrów niż Jasło i Jarosław, dwa miasta o podobnej wielkości, a my więcej realizujemy, to o czym to świadczy? Wy chcecie doprowadzić do właśnie takiej skrajności, żebyśmy odpowiadali za to, co się dzieje wokół Sanoka? Nie.
My dzisiaj dajemy infrastrukturę i to mieszkańcy gminy ościenne muszą brać pod uwagę to, że to my dajemy więcej temu regionowi, a nie mogą ponosić za to odpowiedzialność mieszkańcy Sanoka. Bo dzisiaj mieszkańcy Sanoka dopłacają do transportu tego, który jedzie do Bukowska. Ja dlatego zerwałem te umowy, panie przewodniczący. To znaczy zerwałem, teraz negocjujemy, rozmowy trwają. Pani prezes spotyka się z każdym podmiotem. Jeżeli te gminy chcą realizować swój transport publiczny, chwała im. Niech robią to, niech zobaczą, jak łatwo. Zobaczą, ile będą dokładać. A my się skupimy tylko na swoim. I będą jeszcze większe oszczędności, panie przewodniczący. Nie 4 miliony, więcej będzie. Bo my się skupimy tylko na naszych autobusach tutaj. I będą jeździć tylko w granicach miasta. Tak jak prezydent Ferenc powiedział. Nie chcieliście, jeździmy do granic miasta. I tak będzie. I z tym transportem publicznym, jeżeli pan mówi o darmowych przyjazdach. Pozwólcie mi realizować projekt, o którym mówię. Projekt, o którym nie chcecie na razie myśleć, bo mówicie, że nie dostarczamy wam dokumentów. Bo przed chwileczką padły tutaj takie słowa, że pani prezes nie dostarczyła dokumentów. Nie pozwala dostarczyć wam dokumentów i komisja rewizyjna musi przychodzić i przedstawiciele radni muszą podpisywać dokument, w którym jeżeli wypowiedzą się na temat studium wykonalności, to zapłacą 100 tysięcy. Szanowni państwo, to nie jest prawda. Pani prezes jest otwartą osobą. Możecie przyjść i zobaczyć całe studium w SPGK. Oczywiście są umowy poufności dotyczące tego studium, elementów technicznych, które są tam w nim zawarte. I tego spółka broni. A wy chcecie, żebyśmy wam całe studium przynieśli za kilka milionów do waszych domów, tak jak niektórzy chcą, na pendrive'ie? Za coś, co jest własnością spółki, co my wnosimy i nie zapłaciliśmy ani złotówki. Jeżeli radny pisze mi w mailu, zlikwidujmy projekt wodorowy, bo to przyniesie nam oszczędności. Jakie? Jak nie daliśmy ani złotówki do niego, a ten projekt właśnie ma nam przynieść oszczędności i ma nam przynieść dodatkowe dochody, bo działki, nieruchomości, które leżą tyle lat w Sanoku, chcemy oddać do naszej spółki, która dzięki temu będzie nam płacić za dzierżawę i podatek od nieruchomości. To są dodatkowe dochody, których nawet nie macie w tym programie oszczędnościowym, a które chcemy ściągnąć i pokazać, że zrealizujemy więcej niż tu jest zaplanowane. I tam właśnie, panie przewodniczący, są te elementy, o których mówimy. Projekt wodorowy nam zmniejszy koszty życia w mieście, ale wy nie chcecie go na razie. Dopiero wtedy możemy o tym mówić. To będzie transport darmowy, to będzie, tak jak już powiedziałem, mniejsza opłata za śmieci. To chcemy osiągnąć. Dlaczego? Bo nie będziemy ponosić kosztów, o których już mówiłem od dłuższego czasu, czyli zakupu węgla, emisji dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie środki zostaną zachowane w mieście, zatrzymane i dzięki temu będziemy mogli wdrażać poszczególne działania właśnie z mojego programu. Właśnie z mojego programu. Mówi pan, że likwiduje stołówki. O jakich stołówkach mówimy, że likwidujemy? Szkoła, łączenie to przecież to jest połączenie dwóch jednostek i dzisiaj ta stołówka się tak naprawdę rozwija. Jeżeli mówimy o łączeniu szkół, one są wpisane w tym programie. Ale to państwo będziecie też decydować, czy my to podejmiemy. Bo ja powiedziałem, to nie są duże oszczędności na szkole, ale możemy brać pod uwagę te czynniki, które są związane z demografią i jak to będzie dalej wyglądać. To wszystko, co związane jest z projektem ciepłowniczym, wykorzystującym technologię wodorową, jest związane też z tym programem, o którym mówimy, czyli darmowe posiłki w szkołach. My chcemy to osiągnąć, tylko my musimy realizować. Program wyborczy nie realizuje się w trzy miesiące, panie przewodniczący, tylko w całej kadencji. Chyba że dążymy do tego, o czym wy mówicie. Jeszcze nie tak dawno, jak pytałem się pana, czy dąży pan do komisarza, to pan oficjalnie tutaj mam informację taką, że takiego kierunku na pewno pan nie ma i żaden z radnych. Ale my dzisiaj pokazaliśmy, że my tego chcemy. My już dzisiaj otrzymaliśmy kilka informacji takich ważnych od instytucji, które też nas nadzorują, że my musimy dbać o to, aby przekazać publicznie informacje mieszkańcom i pracownikom faktycznie, czy oni dostaną to wynagrodzenie. Bo jeżeli my zapłacimy dzisiaj w urzędzie, a pracownicy w oświacie nie dostaną, bo mamy jeszcze przedszkola i żłobki, pamiętajcie, to ja nie wypłacę pracownikom w urzędzie.
bo wszyscy jesteśmy na równi, stwierdziłem. Dopiero jak będzie pełne wynagrodzenie dla wszystkich jednostek, wtedy pójdą wynagrodzenia. I nie mówcie, że są te środki. Nie ma. Skarbnik wam wytłumaczył. To jest prosta polityka. Nie wiem, skąd państwo wzięli te liczby i naprawdę to jest no źle przeze mnie nie tylko odbierane, ale tutaj przez osoby, które w tym wydziale widzą i widzą te konta od samego początku. A mogliście państwo przyjść, zapytać. Przepraszam jeszcze, jeżeli mogę. Każda decyzja w Radzie i podjęta przez państwa jest decyzją wspólną. Dzisiaj ta Rada znowu została podzielona przez takie, a nie inne zachowanie i głosy, które tutaj padły w tej Radzie. Myślałem, że jak nie będę wywoływany do tablicy, chociaż co każde wystąpienie zostałem wywołany i każdy z państwa od początku tych sesji tak samo, w takim samym kierunku patrzy, abym ja oczywiście odpowiadał za skarbnika, za wydział, za każdą jednostkę. To pokazuje, że dzisiaj to nasze rozproszenie nie pokazuje światełka w tunelu dla naszego miasta. Ja w poniedziałek, może jeszcze w następnym tygodniu, na pewno muszę do Regionalnej Izby Obrachunkowej złożyć informację na temat tego, że nie jestem w stanie realizować budżetu miasta. Nie jestem w stanie, bo firmy za chwileczkę będą schodzić z inwestycji, którą realizują na terenie miasta. Te firmy, które zatrudniają naszych mieszkańców, bo tam jest dużo też podwykonawców naszych Sanoka, to są wasi koledzy i wasi znajomi. I tak jak już powiedziałem, nie patrzcie się, że ja tutaj siedzę. Patrzcie się na miasto dzisiaj. W tych kategoriach mieście, jakie działania są przed nami, co możemy zrobić. Jeżeli chcecie rozmawiać, to my jesteśmy gotowi. Zaprosiłem każdy klub z państwa. Z osobna rozmawiałem. Im bliżej sesji, tym gorzej ta rozmowa wyglądała, muszę przyznać. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja tylko tak kilka słów sprostowań, bo no jeżeli padają kłamstwa, to muszę je prostować. Szanowni państwo, w mojej wypowiedzi nie znalazły się ani jedno słowo o likwidacji stołówek. To jest pierwsza rzecz, więc prostuję to, co pan burmistrz włożył mi w usta. Na temat rozszerzenia granic, państwo znaliście moje stanowisko, podpowiadałem, jak zrobić, żeby te 3-4 sołectwa była szansa wciągnąć. Pan burmistrz mnie nie słuchał i dzisiaj mi mówi, że byłem przeciwny, że działałem z samorządami. Nie było tak. To państwo też dobrze pamiętacie, szczególnie ci, co byli w poprzedniej Radzie. Panie burmistrzu, nie wiem, dlaczego pan o projekcie wodorowym kierował do mnie słowa. W mojej wypowiedzi nie padło ani jedno słowo na temat projektu wodorowego. Ani jedno, podkreślam. Nie wiem, co panu przyszło do głowy, żeby się odnosić do mnie w tym kontekście.